Mali odkrywcy, czy jesteście gotowi na przygodę dzisiaj w naszej kuchni? Czas przygotować śniadanie. Pierwsza rzecz, zakładamy fartuch. Jak prawdziwi kucharze, zakładamy fartuch i wiążemy go sobie z przodu. Następna rzecz, nasze ręce muszą być czyste. Musimy je dokładnie umyć. Ja już swoje umyłam. Dzisiaj zrobimy placuszki. Placki z jogurtem. Chciałabym, żeby każdy z Was, mały odkrywca, i ten mały, i ten duży, przygotował takie placki na śniadanie. A potrzebny nam będzie jogurt, mąka, dwa jajka, proszek do pieczenia. Ja do swoich placków dodaję jeszcze zapach waniliowy. Wy możecie, nie musicie. Do środka, do placków można dodać banany. Ja bananów nie dodaję, dlatego że po tym jak upiekę te placuszki, to na wierzch posypuję je zebranymi ode mnie z ogródka. Zobaczcie, jeżynami, malinami. Także dlatego ja bananów nie dodaję, ale wy możecie. Więc zaczynamy. Potrzebny nam jest 170 gram mąki. Wsypujemy do miski. Następnie potrzebujemy 250 gram jogurtu. To taki jeden duży kubek. Potrzebujemy dwa jajka. Jedno. Drugie. Po jajkach wy należy ręce wytrzeć, bo się będziemy kleić. Następnie potrzebujemy dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczy. Jedna. Druga. Ja dodam troszeczkę tego zapachu waniliowego. Kilka kropelek. Jedna, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 kropli. I potrzebujemy jedną łyżkę cukru. Z mojej cukiernicy. Jedna łyżka, czyli tych łyżeczek to będą ile? Ja dodam troszeczkę. Jedna łyżka cukru. I to teraz wszystko, moi drodzy, sobie mieszamy. Ja mieszam łyżką z miarą tylko dlatego, że potem tą łyżką będę nakładać placuszki na patelnię. I mieszamy, 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 żeby nie było żadnych kruchek. Tak się to robi. O, mieszamy dalej. Będą pyszne placki jogurtowe. Już nie mogę się doczekać, kiedy je zjem na śniadanie i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Wasze placki. Mikstura wymieszana, to teraz idziemy smażyć. Czas smażyć nasze placuszki. Należy na patelnię nalać troszkę oleju. Pamiętajcie, aby przy smażeniu pomógł Wam ktoś dorosły, ponieważ można się poparzyć, dlatego ważne jest, żeby pomogła Wam osoba dorosła. Rozgrzewamy olej, wiochna sprawdza, czy jest ciepły. Jest ciepły i teraz nakładamy naszą łyżką nasze placuszki, ale pamiętajcie, żeby koniecznie pomogła Wam osoba dorosła. Jeden, dwa, trzy. Mnie na patelnię weszły trzy. Teraz poczekamy i musimy podsmażyć z obu stron. Moje pierwsze placuszki już można zdjąć, ale ja je składam. Mam talerzyk, a na talerzyku położyłam ręcznik papierowy, żeby ten olej, który był, wsiąkł w ręcznik, żebyśmy my nie musieli go mieć na naszym talerzu. Schodzi jeden, dwa,
trzy placuszki schodzą, a następne wchodzą na naszą patelnię. Jeden, dwa, trzy. I pieczemy dalej. Nasze placuszki już są gotowe. Teraz można siadać i zjadać. Ja podaję te placuszki jeszcze dodatkowo z jogurtem na wierzchu i z tymi naszymi świeżymi owocami, które troszeczkę wsadziłam do garnuszka, posypałam cynamonem i cukrem i żeby puściły nam sok. Ale podaję również z dżemem. Jeden dżem jest pożyczkowy, drugi truskawkowy. No i Daniel lubi swoje z czekoladą. To teraz siadamy i zjadamy. Słuchajcie, zanim zjemy, musimy pamiętać o naszej modlitwie przed posiłkiem. Zróbmy ją razem. Do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Hum, niam, 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 niam. Hum, niam, 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 niam. Hum, niam, 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 niam. Hum, niam, 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 niam. Pobłogosław Panie ten posiłek, który da nam życie, da nam siłę. Hum, niam, 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 niam. Hum, niam, 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 niam. Hum, niam, 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 niam. Hum, niam, 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 niam. Hum. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po modlitwie. Smacznego! Ja też już siadam i zjadam.